Dzień dobry, witam wszystkie osoby spod znaku bliźniąt i zapraszam na czytanie na miłość na najbliższe 4 tygodnie, czyli 2 tygodnie ostatnie marca i pierwsze 2 tygodnie kwietnia 2019 roku. Bliźnięta. Pomyślcie sobie teraz o osobie, z którą chcielibyście mieć rozłożony układ partnerski. Okej. Co się dzieje po waszej stronie? Po tej drugiej. Tutaj jakieś mi się pokazały takie dosyć rozstrzygające decyzje i po jednej i po drugiej stronie. Nawet po tej drugiej stronie już takie mocniejsze. Dlaczego? Dlatego, że zacznijmy od was. Osoba, która pojawiła się tutaj, czyli osoba, o której wy myślicie, to jest dla was bardzo ważna osoba. Co tutaj jest jasne, skoro jesteście w związku albo myślicie o kimś jako właśnie o tym, o tej osobie do związku, no to znaczy, że poważnie podchodzicie do tematu. I to jest jedna sprawa. Ale macie takie też w sercu odczucie, takie ukłucie, że czegoś wam brakuje. Ten związek nie jest taki na 100%, ale też nie jest zły. Jest taki na 80%. Ale z drugiej strony nikt nie chce być w związku na 80%, tylko na 100%. W związku z tym powoli odchodzicie, cofacie się, gdzieś tam rozglądacie się w koło. W ukryciu wy już tak jakby powolutku podejmujecie decyzję o tym, żeby się wycofać. Odwróciliście się tyłem do tej osoby. Pamiętajcie też, że to jest na 4 tygodnie. To może pokazywać stan po prostu wasz z tych 4 tygodni. I gdzieś tam w jakąś inną stronę zupełnie patrzycie. To jest druga sprawa, czyli ta podjęta decyzja, ale to jeszcze ona nie jest zakomunikowana tej drugiej stronie, no i odwrócenie się, gdzieś tam patrzenie w zupełnie inną stronę. Nie dziwię się, że tak się dzieje, dlatego że po stronie waszego partnera bądź też partnerki pokazała mi się jakaś zupełna zmiana. Zmiana patrzenia na waszą osobę, zmiana patrzenia na ten związek, coś takiego się tam zadziało po tej drugiej stronie, że ta osoba nie jest już tą samą osobą, którą była. Dlatego, że tutaj mi się pokazała ta karta śmierci. Ja nie mówię, że to jest złe, ale być może już nie, tak jakby nie rezonujecie ze sobą, nie pasujecie poziomami. Trzeba by było się sformatować i na nowo dopasować. Czy ku temu będzie okazja? Nie wiem, czy w ciągu tych 4 tygodni, dlatego że mam tutaj w tym, co was dzieli, komunikację. Dzieli was to, że nie potraficie się dogadać i prawdopodobnie w ciągu tych 4 tygodni będzie problem z dogadaniem się. Tutaj jakieś kłótnie mi się pokazały, co was łączy, piątka buław. Nie życzę nikomu, żeby piątka buław kogoś łączyła, bo to jest karta nieporozumień, to jest karta
no taka dosyć niefajna, jeżeli chodzi o w ogóle to nie jest karta pozytywna w tarocie, nie ma mało pozytywów. Także tutaj mogą w ciągu tych 4 tygodni jakieś nieporozumienia się potworzyć. I ta osoba też taka trochę będzie buńczuczna i tak będzie do Was wychodziła z takim poczuciem, że ona chciałaby wygrać każdą potyczkę słowną czy każdą wymianę zdań. Dlaczego? Piątka mieczy wychodzi do Was w ten sposób, a w ukryciu szóstka buław. Haha, znowu wygrałem z nią, czy znowu wygrałam z nim. No, taka zaczepna mi się tutaj ta sytuacja pokazała. Na pewno na jaw będą jakieś takie wychodzić sprawy. I ta druga strona będzie prowokowała to, dlatego że ma słońce w głowie. No to będzie prowokowała rozmowy takie, że na jaw będą, na światło dzienne, tak, na słońce będą wychodzić różne takie sprawy, które wcześniej zostały zamiecione na przykład pod dywan. I może być tak, że gdzieś tam wywlecze jakieś rzeczy z, nie wiem, sprzed kilku miesięcy czy nawet lat. Także przygotujcie się na to. I tyle. Tutaj mi się też wyjazd pokazał po tej drugiej stronie. Być może gdzieś ta osoba wyjedzie i może to będzie ratunek, żeby uniknąć tych nieporozumień, które się tutaj szykują dla Was. Zobaczmy, jak to wygląda w ciągu tych, no właśnie, jak to wygląda w ciągu tych 4 tygodni. 2 pierwsze tygodnie mi się pokazało poczucie zdrady, właśnie te kłótnie. A wypominki, nie mówię, że to się teraz dzieje, ale to gdzieś tam czasami ludzie są wrażliwi na to, co się działo jeszcze sprzed związku, i to też może gdzieś tam wygarnąć komuś, czy ktoś coś może właśnie takiego powiedzieć. Także uważajcie na to i też zwracam uwagę, że jeżeli macie tendencję do takich wypominań. No to po prostu zwracam Waszą uwagę, że ta druga strona nie jest też z kamienia i też może się po prostu wkurzyć. Potem w tym 3 tygodniu już tak jakby wrócicie na dobre tory i znowu stwierdzicie, że okej, ta jednak chciałbym się starać o ten związek. To jest dla mnie ważne, to jest dla mnie drogie. I pojawiły mi się wyrzuty sumienia w związku z tym, co się działo w tych pierwszych 2 tygodniach. Ostrzegam. I naprawdę można to jakoś obejść. Będziecie mieć takie poczucie, że będziecie chcieć po prostu zranić tą drugą stronę. Czasami tak bywa, ale pamiętajcie o tym, jak ten taki głosik wewnątrz was będzie wam mówił, żeby coś powiedzieć, czy żeby coś niefajnego zrobić, że potem konsekwencje do posprzątania te rzeczy. No nie warto tego, nie warto potem będzie. To wszystko tego sprzątania, które tutaj mi się pokazały po tych 2 tygodniach. Także to jest jedna sprawa. Natomiast jeżeli ta druga strona zacznie w taki sposób działać, to też jej może uświadomcie, że słuchaj, lepiej może zatrzymaj się w tym miejscu i nie mów tego, co chcesz powiedzieć, bo potem będziesz tego żałował, czy będziesz tego żałowała. Tak, żeby trochę wstrząsnąć tą drugą stronę, jeżeli to ona będzie miała takie tendencje do takich czynów. Także tutaj mam nadzieję, że jakoś to obejdziecie i nie będzie aż takich nieporozumień, jak tutaj się pokazały w tym układzie. Trzymam za Was kciuki, kochani. Pa, pa!